Nałożyłam dzisiaj płaszcz bez sensu, bo było ciepło. Hej, witajcie w pierwszym na świecie Q&A w moim wykonaniu i specjalnie dla Ciebie, Haniu. Nie jest on puszczony, ten filmik, w sobotę, tak jak planowałam, tylko teraz. Że może być z siebie dumna. Nazbierałam trochę pytań, trochę z YouTube'a, trochę z Instagrama, bo niektórzy z Was zadawali pytania na Instagramie, też była taka opcja. Dlatego warto być na Instagramie, tak? Nazywa się tak samo jak ten kanał, więc jeśli nie jesteś na Instagramie, to bądź. Posklinowałam sobie te pytania, które albo były ciekawe, albo się w koło Macieju powtarzały, albo... nie wiem, po prostu je chciałam. No i zacznijmy może od Moniki Kowalewskiej, która pyta, ile mam lat, ale żeby to miało jakikolwiek sens, ręce i nogi, to powiem po prostu, że jestem rocznik 9-8 i teraz kiedykolwiek oglądasz ten film, za rok, za 10 lat czy za 100 lat, to będziesz wiedzieć, ile mam lat w tym momencie. Następne pytanie jest od Xerneax LPS i ten człowiek, bo nie wiem w sumie, czy to jest dziewczyna czy chłopak, ale zakładam, że dziewczyna, pyta mnie, co zainspirowało Ciebie do założenia kanału? To jest ciekawe pytanie w sumie, bo jak większość z Was wie, ja miałam wcześniej kanał na YouTubie, ale on sobie umarł. I od tamtego czasu, kiedy tamten kanał umarł, czułam, że jednak czegoś mi brakuje i że to było fajne, ale nie chciałam już wracać do tamtego formatu, w którym zaczęłam się trochę jednak dusić po pewnym czasie i szukałam sobie czegoś innego. No i tym czymś innym okazał się ten kanał, na którym jesteśmy teraz. Trochę bardziej luźna konwencja, trochę bardziej śmieszkowo, ale trochę też bardziej po prostu bycia sobą. Poza tym stwierdziłam, że chcę mieć bardzo coś swojego, coś, gdzie nie będzie ograniczał mnie kompletnie nikt, gdzie nikt nie będzie mi mówił, co mam robić, jak mam robić i tak dalej, tylko żeby to było totalnie moje i żebym spełniała siebie tu. Więc tak właśnie było. Oh my god, ITZ Aria pyta mnie, skąd nazwa Prostracja? I to też pytanie się powtarza często, bo wiem, że ta nazwa jest dosyć enigmatyczna. A już mówię Wam, bo to nie będzie wyjaśnienie, które będzie satysfakcjonowało pewnie wszystkich, ale i tak Wam powiem, żeby to się już chociaż trochę wyjaśniło. Mianowicie, kiedy byłam w liceum, to mieliśmy ze znajomymi takie... do tej pory mamy specyficzne poczucie humoru i... leżenie krzyżem było pewnego rodzaju memem u nas, a prostracja to jest właśnie leżenie krzyżem, a także stan skrajnego wyczerpania i zniechęcenia, więc to ja. A&JMSP pyta, ej, czy twój chłopak nie był przypadkiem w piątek w Łodzi w manufakturze, bo go widziałam i normalnie byłam na 99% pewna, że to był on. To był on. Czy rudy kolor włosów u chłopaków ci przeszkadza? Powiedzcie sobie sami na to pytanie. No i też tutaj pojawia się pytanie, czy mam dalej figurki. Nie mam i nigdy nie miałam tak naprawdę, bo one nigdy nie były moje, tylko mojej siostry. Leżą u niej w pokoju w pudełku i uprzedzając wszystkie następne pytania, nie zamierza się ich pozbywać. To są jej pamiątki i jej zabawki z dzieciństwa i na pewno zostaną z nią na zawsze. Czy będę nagrywała jeszcze na starym kanale? Nie będę. To chyba jasne, po tym co wcześniej mówiłam, mam teraz inny kanał, inny format i inny tryb działania. Zuza pyta, czemu Dawid to ruda gnida? I to prawdopodobnie wzięło się z tej karteczki z Sephory, co była w filmiku. No to taki nasz żarcik. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał Miodowe Lato kiedykolwiek. A tam Krawczyk mówił zawsze do Norka, że jest kanalarską gnidą i to jest taka moja wariacja na temat. Dalej mamy też pytania od Zuzy. Czy cały czas macie akcesoria do petków i ogólnie macie wszystkie petki? Już jedną jakby część mamy za sobą, akcesoria także są, ale jest z nimi dokładnie ta sama sytuacja. Co z samymi figurkami? Są upiłki w pokoju? I nie będziemy się ich pozbywać. Od kiedy interesujesz się literaturą i co nasunęło Cię do ASP? Powinno być chyba
nasunęło cię na ASB? No nieważne. W każdym razie, no, odpowiadając na pierwszą część tego pytania, literaturą interesuję się w sumie od zawsze, bo kiedy byłam mała, to mama czytała mi bardzo dużo książek i w sumie wprowadziła mnie w ten świat czytania. Kiedy byłam w przedszkolu, to miałam już przeczytane wszystkie lektury do 1-3 i po prostu, no, to czytanie było gdzieś zawsze obecne w moim życiu, ale tak bardziej zainteresowałam się w liceum literaturą, bo właśnie odkryłam te wszystkie jej cechy, które tak naprawdę najbardziej mnie w niej pociągają i to, że mogę tak naprawdę siebie w niej odnajdować. I myślę, że to przeważyło szale i dlatego jestem taką fanką książek. A co nasunęło mnie na ASP? To zostawimy sobie na później, bo tam chyba będzie potem pytanie, które będzie jakby pełniej, moja odpowiedź będzie pełniejsza. Taki człowiek z taką dziwną nazwą, której nie umiem przeczytać, pyta, jak tam czajnik, nadal jest spalony, nie mogę go podłączyć do sieci, bo wtedy wywala mi korki, więc jakby ktoś chciał mi przysłać czajnik, to... Adam Kasprzak pyta, dlaczego wyglądasz jak Sebastian z Arielki? Pozdrawiam Milusi. Dziękujemy za pozdrowienia, Milusi. Też cię pozdrawiam. Dlaczego wyglądam jak Sebastian z Arielki? No... No cóż, no upodabiam się do najlepszych, tak? MK... Kafe polecane przez baristów. Pyta mnie, gdzie można wysłać mi fanarta? Wow, ktoś chce w ogóle to zrobić. Nie spodziewałam się tego, ale jeśli chcesz, to jest mi niezmiernie miło. Wyślij na tego maila. Bardzo chętnie przyjmę. I nawet wrzucę na fanpage'a, jeśli będzie super. LPS Odiare. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. Pyta mnie, bardzo obrzuca mnie gromem pytań. Co byś zrobiła, gdybyś mogła cofnąć czas? Nie byłabym takim debilem. A tak serio, to myślę, że nie chciałabym cofnąć czasu, bo jednak każde wydarzenie z mojego życia ukształtowało mnie w jakiś sposób i czy były to pozytywne czy negatywne doświadczenia, to dzięki nim jestem tym, kim jestem i chyba to jest taka w miarę dyplomatyczna odpowiedź. Umiesz jakieś języki, nie licząc polskiego i angielskiego? No i tak, i nie. Bo rozpoczęłam naukę niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego, ale żadnego z tych języków... No coś umiem, ale to jest takie... Zrobisz jakąś skrzynkę z fanartami, w sensie... Bo chyba nie wiem, czy ja jestem na bieżąco ze światem. To ma być skrzynka mailowa, jeżeli tak, to ta sama co zawsze. Miałaś kiedyś pasek na koniec roku? Zawsze. Nie było takiej sytuacji, żebym nie miała. Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość? Chyba tak. Alisa21 pyta, jak zmieniłaś się od powiedzmy szkoły średniej? No ja szkołę średnią skończyłam tak naprawdę całkiem niedawno, bo teraz jestem na drugim roku studiów, a nie miałam żadnej przerwy. I od tamtego czasu... Może trochę jestem bardziej wyciszona i domowa. A, no i polubiłam w miarę kokos, kiedyś nie lubiłam w ogóle. Kto, co cię inspirowało, jak stworzyłaś swój wizerunek? A to ja mam jakiś wizerunek? Co sprawiło, że wybierasz taką estetykę kanału, która w sumie pewnie jest połączona stricte z twoim charakterem i upodobaniami artystycznymi, z którymi się utożsamiam? Trochę enigmatyczne jest to pytanie dla mnie, ale jak stworzyłam estetykę kanału? Oglądałam inne rzeczy i po prostu powyciągałam sobie jakby elementy, które najbardziej mi się podobały i stworzyłam swojego ultimate mixa, połączonego też z moimi zainteresowaniami i pasjami i myślę, że w ten sposób to doszło do tego. Alus pyta mnie o... Od jak dawna interesujesz się sztuką? No to sztuką myślę, że... Tak jak odpowiadałam na temat literatury, to już wiecie, a sztuką interesuje się, myślę, tak właśnie mocniej od liceum i to było bardzo mocno powiązane z tym, kiedy tak najbardziej zakochałam się w literaturze. Gdyby nie ASP, to jakie studia byś wybrała i moim planem B było filmoznawstwo, ale dobrze się stało. Komiczkowa muza pyta mnie, w jaki sposób radzę sobie ze stresem. Otóż nie radzę sobie kompletnie. Troje jest mech, prawdopodobnie tak. Pyta mnie, czy
Czy istnieje film, który w jakiś sposób zmienił twoje poglądy na niektóre sytuacje i wywarł na tobie duże wrażenie? Jest jeden film, który wziął moją duszę, skopał ją, spuścił w kiblu, wyciągnął, pożuł, zżygał i wszystko. I to są Gorzkie Gody Romana Polańskiego. Nie polecam osobom poniżej 15 roku życia na pewno, ale no, chyba, że ktoś jest bardzo dojrzały artystycznie i duchowo, no to tak, to może to oglądać w wieku 5 lat. Co, kto najbardziej cię inspiruje? Myślę, że muzyka zdecydowanie i sny. Podobać się w Łodzi zawsze chciałam, a tutaj to jest dziewczyna, zawsze chciałam tam studiować i zastanawiam się, jak całe miasto dokładnie wygląda. Łódź można albo kochać, albo nienawidzić, a moje emocje się tak przeplatają. Na przykład nienawidzę łódzkiego MPK. Najchętniej wystrzeliłabym wszystkich, którzy tym zarządzają, bo to jest paranoja, co się dzieje z MPK w tym mieście. Ale na przykład z drugiej strony w Łodzi dzieje się tak bardzo dużo artystycznych rzeczy. Artystyczne inicjatywy są tu po prostu podejmowane na każdym kroku. Jeżeli to w jakiś sposób rekompensuje MPK, które nie nadaje się do niczego, to na pewno tak. Łódź nie została zbombardowana podczas wojny. Mamy tu do czynienia z taką bardzo historyczną architekturą, architekturą, która się zachowała, modernistyczną i no i to jest niesamowite, tylko że szkoda, że większość tej architektury znajduje się w całkowitym rozpadzie. Ale jest to spuścizna kulturowa, którą no, warto się zapoznać. Delfinek Himlen pyta mnie, co sprawiło, że zainteresowałam się fotografią i to jest właśnie to pytanie, o którym mówiłam wcześniej, do którego jakby dążyłam. Szczerze mówiąc, to wszystko dzięki poprzedniemu kanałowi, który tworzyłam, kiedy byłam jeszcze młodszą osobą. Wtedy strasznie zajarałam się filmem, kreowaniem rzeczywistości filmowej i wtedy strasznie marzyłam o tym, żeby zostać reżyserką. Ale jako, że to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne i nie każdy może stać się reżyserem, to szukałam sobie dziedzin, które się jakoś z filmem łączą albo mają podobne środki wyrazu. I wtedy trafiłam na fotografię i no, bardzo się zakochałam i odkryłam dużo, dużo różnych nowych możliwości. Karolejna 12 pyta mnie, czy czujesz dyskomfort, niechęć, wstyd, gdy oglądasz filmiki z The Pudding LPS? Kiedy oglądam je sama w domu, to nie. No bo to są moje wspomnienia, na tym się jakby moja wrażliwość też w pewien sposób ukształtowała i dużo mi te filmiki dały i dużo mnie nauczyły, więc nie. Ale trochę gubią mi, kiedy na przykład ktoś mówi o tym przy mnie. No bo jakaś taka jestem skrępowana. Ale to tak samo jakby ktoś mówił przy mnie o tym kanale, który jest teraz. Hania pyta, kto z grupy jest najfajniejszy i dlaczego ona? Misiaczku, no wiadomo, że ty jesteś najlepsza. KZOLW pyta, dlaczego tak nagle skończyłyście z The Pudding LPS? Nie mam pojęcia, dlaczego tak nagle. Po prostu myślę, że to w naszym świecie był jednak proces. To, że nagle przestały pojawiać się filmiki, to jakby wy to widzicie w ten sposób. Ale w naszym jakby świecie to był proces. My po prostu w pewnym momencie czułyśmy, że te pomysły się wypaliły, że nie chce nam się tego robić, miałyśmy inne zainteresowania, inne obowiązki. No i po prostu się zmieniłyśmy trochę. Emilka Orfin pyta, jaką cechę najbardziej lubię w swojej siostrze i czy mamy dobry kontakt? Mamy super kontakt. A jaką cechę najbardziej w niej lubię, to na pewno poczucie humoru, które jest dokładnie takie samo jak moje, więc możemy się razem śmiać. I na pewno kreatywność. No i jest strasznie dojrzała jak na swój wiek, aż za czasami. Marcelina pyta mnie, who you that? Girl, miło mi, że także przyłączyłaś się do tej zacnej inicjatywy, jakim jest Q&A. Pozdrawiam Ciebie i Weronikę. Paseuta. Nie mam pojęcia, jak czytać te Wasze niki, więc czytam po prostu tak, jak umiem najlepiej. Pyta mnie, czy po takiej rewolucji Twoich włosów masz na przykład rozdwojone końcówki? Rozdwojone końcówki chyba nie, ale włosy dostały mocno w dupę, o ile włosy mają dupę. I czuję, że nie są tak fajne, jak były kiedyś. Trochę ich wypadło.
no ale już tak nie wypadają jak po tym farbowaniu, tą dziką farbą. Nie są aż tak mięciutkie jak były kiedyś, ale robię co drugi dzień maskę z oleju kokosowego i liczę na to, że będzie lepiej i faktycznie dużo te maski dają. I w ten sposób dobrnęliśmy do końca. Zapomniałam o tym, że zrobiłam sobie herbatkę. Dobra herbatka. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tą ilość subskrypcji, która jest teraz, bo jak to nagrywam, to chyba mam 13 tysięcy ponad. Jeżeli wy lubicie być ze mną, to lepiej być nie może. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się ciepło.